bardzo proste pokazanie, co się dzieje, jak długie mają być ujęcia, jak długie mają być jakby dogranie do tego dźwięku. Potem pokażę Wam wersję finalną, ale to dojdziemy do tego etapu. Natomiast jesteśmy przy Animatiku. Animatik jest oparty często, gęsto, tutaj już jest 3D, natomiast często jest tak, że Animatik wykonuje się tylko na podstawie rysunków z shooting boardu. I to jest wszystko. To był tylko fragmencik. Natomiast przechodzimy dalej do prezentacji. I Animatik jest jakby już takim opowiedzeniem, jak długo będzie każde ujęcie trwało. I potem przechodzimy już do finału. To jest już wykonany render z tego filmu. Ten film jest animowany całkowicie i w 3D. I kompozytingowany oczywiście w Nuke'u i nie wiem, czy Wy coś widzicie, bo tak jasno jest trochę. Jak nie widzicie, to mówcie. Lepiej? Aha. Przepraszam, kogoś technicznego można tam poprosić. To dla tamtej strony puścimy zaraz jeszcze raz. Nie no, może zgasić tam. Nie? Jest różnica? Tak? Widać lepiej? No, powiedzcie coś. O! Widać jeszcze nie jest tak finalne jak finalne, bo muchy nie ma, która była na Animatiku. Oczywiście każdy element tutaj, który widzicie, musiał być, bo to jest film, który w 3D jest całkowicie robiony, więc on musiał być wymodelowany, czyli potrzebny był ktoś od modelowania, musiał być oteksturowany, wyrenderowany, oświetlony, wyrenderowany i skompozytingowany później, czyli jakby są potrzebni i kompozytingowcy, i osoby od 3D, i naprawdę cały zespół, tak? To zostaw, zostaw. Bardzo dobre jest teraz. Czerpło od początku, tak? A, teraz jest niespodzianka. Przerwa mała na rysowanie. Chodzi mi o to, że wyobraźcie sobie, że jesteście właśnie takimi osobami, które... zostały poproszone przez reżysera, czy dyrektora kreatywnego, czy kogokolwiek o... Przepraszam, co robisz? O to, żeby wymyśleć, zaprojektować scenografię do takiej sceny, tak? To jest zdjęcie z internetu, właściwie to nawet złożone, bo tu jest już kilka zdjęć. I będzie się rozgrywać jakaś romantyczna akcja, zamiast tych gości będzie romantyczna akcja pod tytułem dziewczyna z chłopakiem gdzieś tam będą, nie wiem, całować się, tak? świat, informacje, które macie, to są tylko takie, że jest to świat przyszłości, że mniej więcej w odległości jakichś 100 lat, że duże zmiany zaszły na świecie w tym czasie. To już sobie dośpiewajcie, jakie i w którą stronę. To jest rzecz, którą ja robiłam i którą pokażę Wam, jak ja zrobiłam, natomiast chciałam, żeby każdy teraz przez chwilkę się skupił i sam sobie pomyślał, jak to ma być i co on by zaproponował, jeżeli to jest świat przyszłości i co tak naprawdę ma być w takim miejscu i ma być romantyczny i tak dalej, i tak dalej. Mogę, ja w tym czasie może sobie zgarnę i też będę robić, tylko ja to na tablecie, aby niestety nie było tyle tabletów, żeby wszyscy mogli dostać i spróbować. A ja... Tak, tak. A tutaj będzie Maja rysowała. Tak, ja się zapytałam, jak dokładnie ten co Pan zadałam. I coś wymyślę na szybko. Natomiast potem pokażę Wam, co zrobiłam finalnie właśnie do takiej rzeczy dla reżysera. Bardzo proszę nie odrysowywać od Mai. Będzie lepiej. To, czy zaproponujecie, nie wiem, jakieś trochę inne ujęcie, inny ruch kamery, cokolwiek, tam ma się, wiecie tylko tyle. Jest akcja, że jest dwoje zakochanych i tyle, tak? Nie ma jeszcze informacji o tym, co oni, tak? Ale to ma być ta sceneria ze 100 lat, tak? To jest ta scena tylko ze 100 lat. Tak, to jest inspiracja dla Ciebie, tak? A co wymyślisz? Możesz więcej, możesz mniej, możesz... Mogę mieć co innego, też może więcej. Tak, tak, bo to jest inspiracja dla Ciebie, tak? Koncept. Koncept scenografii samej rysujemy, tak. To jest dla Was inspiracja, a co Wy z tym zrobicie, to zaraz się dowiemy. Przepraszam, a dwie osoby naraz, to ja nie słyszałam. Czyli samo tło bez postaci, tylko co będzie w tle. Tak, tak, postaciami nie. No, to zostanie nagrane na green screenie, nie interesuje nas, my tam tylko wrzucimy, potem wykluczujemy te postacie, wrzucimy i ten. tak. Ty nie rysujesz. To ja ci dam tablet. Przy okazji robię sobie pędzel swój własny, jakby ktoś chciał zobaczyć. Na Photoshopie oczywiście generalnie można takie sobie robić rzeczy, że definiuje się swój pędzel i to jest jakby główne, podstawowe jakieś takie narzędzie pracy też. Jeżeli rysujecie rzeczy takie bardziej artystyczne, które tam pod koniec pokażę, to zawsze warto mieć swój zestaw pędzli, który potem wyróżnia nas jako artystę. Polecam sprawdzenie takich metod. No oczywiście cała masa narzędzi, które daje nam Photoshop czy Corel Painter w momencie, kiedy definiujemy, Illustrator oczywiście też, kiedy definiujemy swoje pędzle, możemy z nim, nie wiem, możemy je rotować, tak jak ja to teraz robię, możemy je miksować ze sobą i naprawdę to bardzo ułatwia pracę, bo daje bardzo szybko ładne efekty. Science fiction. Science fiction. Ale nie wymyślacie nic na temat aktorów, tak?